Szlachetnie rycerze, o co się tak pierzecie, przezacni panowie? Jadli radli, ha, terem, terem, buchi, hi, tego wciąż za mało mi. Gdybym dyrli duże miał, byłbym chłop na spał. Dzisiejsze dzieci są zafascynowane, bo one nie mają na co dzień kontaktu z takim teatrem. Te bardziej wyedukowane, no to wiedzą, jak się zachować, a te, które pierwszy raz mogą dotknąć aktora, no dzisiaj miałam taką sytuację, że grałam i tak widzę, dziewczynka się przysuwa i mac za sukienkę, no normalnie. I tak do brata, żywa jest, żywa, więc to tak wygląda. Poza tym jest jeszcze taka historia, że te wszystkie rzeczy, obojętnie czy średniowieczne, czy jakiekolwiek inne, zawsze robimy tak, żeby były interaktywne, żeby widza angażowały, że ta jest stosunkowo mało interaktywna akurat, ta Księga Błazna, ale mimo wszystko jest, bo z komputera nie wyjdzie Smurf ani Pokémon i nic nie zrobi, a tutaj można bezpośrednio się jakby mieć wpływ na to, co się dzieje. Co pan najbardziej lubi w koncertowaniu? Kontakt z publicznością. To jest za każdym razem egzamin dojrzałości, taka mała matura, bo to nigdy nie wiadomo, jacy ludzie będą. Czasami zmieniamy repertuar, czasami gramy coś innego. I od tych ludzi, jednak od publiczności, bije energia na tą scenę. Zapraszam wszystkich Państwa do zdecydowanego poklaskania. O, tak jest. Tak na przyzwoitej będzie być powinien. Gra pan zarówno w małych miasteczkach, jak i w dużych, wielkich miastach. Gdzie lepiej się pan czuje? Bardziej kameralnie, czy może tak z pełną parą? Ja już jestem wieśniak, bo wyprowadziłem się z dużej Warszawy na obrzeża Puszczy Kampinoskiej i wyprawa do Warszawy to już jest w ogóle dużą wyprawą, chociaż to jest tylko 30 km. W związku z tym można by było powiedzieć, że lepiej czuję się z publicznością w małych miastach, ale to nie na tym polega. Czasami naprawdę publiczność w małych miastach jest zdecydowanie fajniejsza niż ta w tych dużych miastach. Czasami jest na odwrót, ale z reguły mam to szczęście, że trafia mi się po prostu fajna, dobra publiczność. Rozglądam się, co się dzieje, widzę córka znajomych, patrzy na ostatnią chrówkę, łezka w oku, nie patrzy na ją, co mnie to obchodzi. Zresztą miseczka dla gości. Poza tym, no, natury nie oszukasz, jestem silniejszy, no. Nie wygrałaby, gdyby chciała walczyć nawet o tą chrówkę. No ale mówi się, że ostatniego nawet świnia nie zeżre. Tak się mówi, ale nie oszukujmy się. Świnia jest niższą formą inteligencji. Ja wiem, jak to zrobić. Samo mówienie prawdy na scenie nie jest atrakcyjne, ponieważ prawda z natury nie jest atrakcyjna dla ludzi i raczej powoduje dyskomfort. A na tym polega geniusz poczucia humoru, że czasem prawdę można przekazać w takiej formie, że ludzie śmieją się troszeczkę z kogoś, troszeczkę z siebie, ale jest to rozładowanie i lepiej się o tym myśli. Zacieramy ślady, to do końca. Wziąłem worek na śmieci, wyszedłem z domu, wyrzuciłem przez pan, żeby nie było widać. Wracam, założyłem nowy, świeży worek, zadowolony. I nagle dotarło do mnie, jaką kuchę zrobiłem. Każdy, kto żyje w związku, wie, mężczyzna nie ma czegoś takiego, że druga w nocy kaprys, o, wyrzucę kosz na śmieci. No błagam, przecież jest droga służbowa. Najpierw żona uśmiechnięta przychodzi, mówi, kochanie, wyrzucisz śmieci? Ach, stokroteczko, oczywiście, że wyrzucę. Już pod wieczór się szarpią, żona niezadowolona. Mówiłeś, że wyniesie śmieci, mówiłem, że wyrzucę, to wyrzucę. Szarpią się w końcu, ten mężczyzna wynosi te śmieci. Moim marzeniem jest, żeby ludzie wychodząc z koncertu mówili, kurczę, że naprawdę usłyszeli
parę fajnych, mądrych rzeczy, że było śmiesznie, ale naprawdę posłuchali o fajnych rzeczach. Kto by pomyślał, że zakocha się? Utwór Ale Aleksandra stał się totalnym hitem. Jaka jest, jak można osiągnąć taki sukces? Jest taki przepis na sukces? Nie ma przepisu, to jest jak wygrana w totolotka. Chcielibyśmy coś powtórzyć, ale to mówię, to nie jest takie proste. Mam takich znajomych, którzy mówią, teksty Disco Polo to jest taka paranoja, którą możemy napisać na kolanie. No i wystarczy tylko dać im ołówek i kartkę. Za dwa, czy za trzy dni, czy za tydzień przyjdą z powrotem i powiedzą, no faktycznie, miałeś rację, to nie jest takie proste. Mój cały świat mam w dłoniach twoich. Tak dobrze mi poczuję. Jakie plany na przyszłość? No dalej walczymy, robimy nowe piosenki, właśnie mamy dwie w przygotowaniu. Być może jedną na pewno w tym roku udostępnimy, pojawi się, być może też jeszcze w tym roku nowa płyta, gdyż mamy już skompletowane piosenki, prawdopodobnie będzie ich 16. No zobaczymy, co na to wydawnictwo, co odrzuci i co przyjmie. Powiem ludziom, powiem się.